cieszę się, że wstając rano czuję się niezależny, nie muszę się martwić jak gdzieś dodrę i czy dotrę, tylko jestem samodzielny na tyle, ile mi umożliwia moja niepełnosprawność, ale w zasadzie nie ogranicza mnie to w niczym więcej niż osób sprawnych w Poznaniu. Jeśli osoba niepełnosprawna chce się dostać z punktu A do punktu B, no czasem musi jej to zająć troszkę więcej czasu, ale jest w stanie to zrobić. Bardzo dużo robi się w tej kwestii, by było coraz lepiej. Mamy cały tabor niskopodłogowych autobusów. Z tramwajami sytuacja wygląda trochę gorzej, ale mamy nadzieję, że to się poprawi. Cieszy nas to, że zmienia się to ku lepszemu. Super rzeczą jest to, że nie widząc można coraz więcej usłyszeć, czy na ulicy, czy w tramwaju, w autobusie. Odjazd za 2 minuty. Biblioteka Raczyńskich jest coraz lepiej przygotowana do tego, żeby zaspokajać potrzeby czytelników niepełnosprawnych, także ze względu na pokonywanie barier architektonicznych oraz sprzęty, które znajdują się w naszych zasobach. Bibliotekarz zachodniopomorski. Najnowszym udogodnieniem jest czytanie bez barier, czyli możliwość zamówienia książki, filmu lub audiobooka bezpośrednio do domu osoby niepełnosprawnej. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja jestem z Biblioteki Raczyńskich, z książkami. Zabrzmi to pewnie paradoksalnie i nieco śmiesznie, ale dzięki niepełnosprawności wróciłam do tego, co lubię, kocham i co zawsze chciałam robić, czyli do dziennikarstwa. Jestem szczęśliwa i czuję się w pełni spełniona, że żyję w takich czasach i w takim miejscu, gdzie mogę kontynuować moją pracę i robić to, co lubię najbardziej. Praca to dla mnie wielka radość, sprawia mi dużą satysfakcję, możliwość pomagania innym, kontaktu z innymi, poszerza moje horyzonty. Troszkę bez pracy to sobie życia nie wyobrażam. Staram się pokazać osobom niepełnosprawnym, że ta niepełnosprawność tak naprawdę to nie jest choroba. Na przykład chodzę na koszkówkę, jeżdżę na nartach, na rowerze. Jestem w samorządzie uczniowskim, jestem przewodniczącą. Ta szkoła jest tak przystosowana, że ja tak praktycznie w niczym nie potrzebuję pomocy. Ale jak na przykład ktoś potrzebuje pomocy, to ja staram się tym osobom jak najbardziej pomóc. Sport jest dla mnie przede wszystkim dobrą zabawą i okazją do spotkania z przyjaciółmi. Zaczęłam jeździć mniej więcej 12 lat temu i naprawdę widzę teraz różnicę w infrastrukturze ścieżek rowerowych w Poznaniu. Teraz naprawdę mamy bardzo, bardzo dużo udogodnień dla rowerzystów. Poznań jest miastem przystosowanym do uprawiania sportu. Mamy wiele miejsc przystosowanych, siłowni, hal fitnessowych, hal crossfitowych. Miasto jest jakby przyjazne, żeby nam wypożyczać salę. Mamy gdzie trenować, mamy gdzie organizować turnieje. Uprawiamy sport na najwyższym poziomie. W
Na moje dyżury przychodzą osoby, które wiedzą, że urzęduję tutaj w urzędzie, ale też często bardzo się zdarza, że przychodzą osoby, które nie wiedzą o tym, że jest tutaj tłumacz języka migowego i wtedy jest to podziękowanie wylewne, tak jakby to było w rodzinie. Miejska Rada opiniuje ponad 70 projektów rocznie i dzięki temu, że zostały wprowadzone standardy dostępności dla osób z niepełnosprawnością w mieście Poznaniu, pozwoli nam to na zajęcie się innymi problemami dotyczącymi niepełnosprawnych mieszkańców Poznania w znacznie większym zakresie. Cieszy mnie fakt, że osoby z niepełnosprawnościami coraz chętniej uczestniczą w życiu miejskim. Wszelkie inwestycje miejskie są konsultowane i muszą być akceptowane przez osoby niepełnosprawne. Poznań jest miastem otwartym, coraz bardziej dostępnym i chciałbym, żeby osoby niepełnosprawne czuły się jak najlepiej w naszym mieście, żeby były potrzebne i po prostu, żeby im się tu dobrze żyło.